cóż, rzeczywiście, teraz zetka nam się skończyła, więc musimy sobie jakoś radzić. Każdy mecz, który będziemy jechali w dalszej części, będzie dla nas bardzo ważny, bo dzięki zwycięstwu w Poznaniu możemy powiedzieć, że realnie istniejemy jeszcze w walce po prostu o czwórkę. Jestem przekonany, że dopniemy tego. Pierwszy raz pojedzie z nami nowy zawodnik, Australijczyk Justin Sedgman. Zobaczymy, jak on się nam tutaj spisze, czy coś nam pomoże, czy nie. Przyjeżdża Toruń, który rzeczywiście jest uzbrojony, ma Hancocka, ma Holdera. Są to zawodnicy, którzy w tym momencie są na początku listy Grand Prix, więc to samo mówi za siebie. Ale my też mamy dobrych zawodników. Uważam, że na naszym torze lepszych, skuteczniejszych. Ja myślę, że wszystko jest w naszych rękach i będziemy walczyć, żeby wygrać ten mecz. W ciągu tygodnia wydawało się, że Sebastian jedzie lepiej, no bo startowali obydwoje w turniejach kadry, zaplecza kadry w Rybniku i Aleks Gardziński wycofał się po pierwszym dniu, tam zrobił jeden punkt. A dwa udane występy zanotował Sebastian Niedźwiedź. Wczoraj natomiast Aleks zrobił 11 punktów w półfinale MIMP-u w Świętochowicach. Wygrał bieg dodatkowy, został potem po biegu wykluczony, bo pomylił kaski. Zamiast białego założył żółty. Ale taka jest cena pomyłki, że się nie patrzy. I myślę, że ten trening jutrzejszy nam odpowie po prostu, kto będzie lepiej dysponowany, prawda? Także miejsce jest na razie puste. Każdy zawodnik lepszy już ma swój klub. Chcieliśmy wypożyczyć zawodników, kluby nie chcą. Niektórzy zawodnicy mówili nam, że po prostu na kilka meczy to nie opłaca im się inwestować w sprzęt, bo wiadomo, że Polska to jest co innego niż Szwecja czy Anglia. I dlatego ja nic nie mogę powiedzieć dobrego ani złego w tym momencie o Justinie. Zobaczymy po meczu. Mam nadzieję, że zrobi parę punktów. Do tego podszedł profesjonalnie i wiem, że od Piotra Protasiewicza pozyskał dobry silnik. Sam też swoje silniki robi u Petera Jonesa, więc Peter Jones wie na Polskę, bo przecież wielu zawodników u niego szykuje silniki na Polskę, więc pod względem sprzętowym na pewno będzie w porządku. Będzie trenował, rozumiem, jutro, tak? Oczywiście. To jest duży przeskok trenerze, jak ktoś przychodzi z Ligi Angielskiej na zupełnie nowe warunki, inne tory, wiadomo, wszystko inne, geometria i tak dalej. Czy to jest tak, że lepsi sobie od razu w MIG potrafią poradzić, jak pod takim kątem? Najważniejsze, że nie trzeba jeździć w prawo, tylko w lewo, tak jak wszędzie. Ale przesunął Pan skład, przemeblował Pan pary, między innymi chyba ze względu na tego zawodnika. Proszę, no, dwa słowa tutaj, jeśli chodzi o budowę tego układu na najbliższy mecz. No tak jak każdy widział, jaki skład jest podany, to jeżeli chodzi trochę na żel, no to sobie może zobaczyć, jak układ biegu wygląda w ogóle, prawda? I z tego można wywnioskować, dlaczego tak postąpiłem. To wszystko. To wielkich, jak to się mówi, mecy przy tym układaniu składu nie ma. No wiadomo jest, że mamy trzech liderów, czyli Patryka Doyla i Piotrka Protasiewicza. W tym momencie najlepszym naszym zawodnikiem jest na pewno Patryk Dudek, najbardziej skuteczny, prawda? Doyle jedzie dobrze u nas, ale to nie jest ta gwiazda tego typu, co ci dwaj nasi zawodnicy pozostali. Więc dlatego dałem segmenta pod opiekę Patrykowi Dudkowi, a Doyle'a wzmocniłem po prostu karpowym, który u nas też potrafi dobrze jechać, prawda? Także o to chodzi, ale więcej można
się dowiedzieć, czytając analizy fachowców różnego typu. Tu widać, że klub już walczy z tymi problemami już drugi sezon, prawda, i jakoś tak bezskutecznie. Są mecze, gdzie Krystian jedzie bardzo dobrze, a są, że kompletnie zawodzi. No, w tym tygodniu pojeździł w Częstochowie w niedzielę na memoriale Dzikowskiego i Czarnego i tam pojechał bardzo dobrze, bo trzy biegi wygrał, raz był drugi, raz go potem sędzia wykluczył. Teraz wygrał półfinał, chociaż tam, jak to się mówi, gwiazd juniorskich nie było, no ale zrobił 15 punktów. No i teraz jedzie na pierwszy finał do Kings Lynn, prawda? Dobrze, że w dwójkę z Przedpełskim, więc to będzie taka wyrównana po prostu gonitwa, powrót do domu i w ogóle, także no cóż, no ja cały czas na niego liczę, bo jego stadzie zna na naprawdę dobry wynik, bo on jeździ gdzie umie i wiele się z nim rozmawia, ale niekiedy jakoś efektu tych rozmów nie ma, no ale myślę, że teraz jak już nam bardzo potrzeba tych jego punktów, to mam taką jakąś nadzieję i przeczucie, że ten Krystian nam teraz pomoże.